This has to be the right way. Unreal Engine. Dużo się o nim mówiło przy okazji premiery piątej odsłony tego programu. Jedni przedstawiali go jako zbawcę aplikacji i gier komputerowych, a inni wątpili w jego możliwości. Więc jak to jest naprawdę? Sprawdźmy. Pierwszy raz o Unreal Engine można było usłyszeć w 1998 roku przy okazji premiery o wymyślnym tytule Unreal. W tamtych czasach był tworzony jako silnik do strzelanek pierwszoosobowych, ale do dzisiaj sporo się zmieniło. Mamy teraz 2022 rok i dzięki Unreal Engine powstała masa świetnych gier, w które już grałeś albo zagrasz w przyszłości. Na pewno słyszałeś o serii gier Borderlands. Wszystkie jej części, od pierwszej do ostatniej, powstały właśnie na Unreal Engine. A może obiła ci się o uszy gra zatytułowana Gears of War? Albo Sea of Thieves? Czy Valorant? Tak, te wszystkie gry działają na silniku Unreal Engine i korzystają z dokładnie tych samych narzędzi, do których masz dostęp każdego dnia, siedząc w swoim domu. Twórcy tego programu, firma Epic Games, bardzo mocno wspiera nowe osoby i zespoły w ich projektach, a także udostępnia coraz więcej darmowych materiałów i funkcji, z których mogą korzystać użytkownicy Unreal Engine, a przy tym pracuje nad tym, aby silnik ten był jeszcze bardziej przystępny dla każdej osoby, która marzy o stworzeniu własnego projektu. Dzięki temu wsparciu i nowym funkcjonalnościom pojawia się coraz więcej gier bazujących na Unreal Engine i są one coraz lepszej jakości. Oto kilka z tych gier, o których mogłeś nie słyszeć. World War 3. We Happy Few, Vampire the Masquerade Bloodhunt, Tropico 6, The Outer Worlds, Rock Company, Outriders. To tylko kilka z wybranych tytułów, ale jest ich zdecydowanie więcej. Tylko co tak w ogóle zachęca deweloperów do wyboru właśnie Unreal Engine? Przede wszystkim zaawansowany system programowania wizualnego o nazwie Blueprint. Jest to sposób na programowanie logiki gry bez konieczności dotykania ani jednej linijki prawdziwego kodu. Pomaga on głównie game designerom i grafikom przy tworzeniu prostych mechanik i testowaniu własnych pomysłów, ale korzystają z niego również programiści. Po co? Gdy programista napisze kod, może go następnie przekonwertować do własnego Node'a, czyli tej tabelki, którą później łączysz z innymi, aby otrzymać działający system. I dzięki temu upraszcza swoją pracę poprzez możliwość tworzenia wizualnych połączeń między mechanikami. Drugim powodem są najnowsze technologie, takie jak Lumen i Nanite. System Lumen powstał po to, aby w jak najbardziej realistyczny sposób oddać odbicia i globalną iluminację znajdującą się na scenie, a to wszystko w czasie rzeczywistym. No dobra, ale może bardziej po polsku. Dzięki Lumenowi twój projekt nie musi używać dziwnych sztuczek, które były stosowane od wielu lat w branży gier, aby osiągnąć fotorealistyczny wygląd sceny, praktycznie zerowym nakładem pracy poprzez generowanie realistycznego oświetlenia w czasie rzeczywistym. Nanite z kolei to system wirtualnej geometrii, kolejne trudne słowa. Do tej pory graficy musieli ręcznie tworzyć wersje wszystkich swoich projektów w tak zwanym low poly, czyli bardzo mocno upraszczając ich geometrię, aby obiekt, który jest daleko, nie musiał być pokazywany na ekranie ze wszystkimi detalami, których i tak nikt nie zobaczy. No i teraz Nanite robi to automatycznie. Możesz wrzucić do swojej gry ultra realistyczny obiekt zeskanowany za pomocą fotogrametrii, który posiada miliony ścian i nic się nie stanie. Unreal zajmie się wszystkim, a ty będziesz mógł cieszyć się bardzo dużą ilością detali w swojej grze. I ostatni powód to darmówki. Tak, produkty rozdawane za darmo tylko dla użytkowników Unreal Engine. Pamiętasz, jak przed chwilą mówiliśmy o realistycznych, zeskanowanych obiektach? Używając Unreal Engine dostajemy ponad 16 tysięcy realistycznych obiektów, tekstur i materiałów do użycia w naszej grze. I to, co jest w tym wszystkim najlepsze, nie musimy za to płacić ani złotówki. Więcej na ten temat dowiesz się w filmie z prawej u góry i w linku w opisie. Jeżeli tego by było mało, to używając Unreal Engine otrzymujesz również dostęp do MetaHuman Creator, czyli programu pozwalającego na tworzenie własnych, niesamowicie realistycznych ludzi w kilka minut. Działa to zupełnie tak samo, jakbyś tworzył postać w grze komputerowej, z tym wyjątkiem, że teraz możesz jej użyć w swojej własnej grze. Również po więcej info sprawdź film w opisie i w karcie z prawej u góry. No to ile kosztuje ten cały Unreal? Pewnie dużo, co nie?
A co jakbym ci powiedział, że tworząc na nim grę musisz zapłacić całe 0 zł? Jeżeli twoja gra zarobi ponad $1 000 000, to dopiero wtedy będziesz musiał oddać 5% swoich przychodów. A do tego czasu masz dostęp do całego silnika ze wszystkimi funkcjami i bonusami kompletnie za darmo i bez żadnych dodatkowych opłat. Czyli no, myślę, że całkiem fajny deal. Pamiętaj też, że na tym kanale znajdziesz masę poradników do Unreal Engine, które wprowadzą cię w świat tworzenia gier. A jeżeli to jest dla ciebie za mało, to odwiedź oficjalną stronę dev.epicgames.com/community po więcej kursów i porad. No to co? Widzimy się w Unrealu.